witam Państwa na 10. zlocie pojazdów zabytkowych w Mszczonowie. 10 lat minęło jak jeden dzień i słuchajcie, no, zjechało do nas sporo aut z bloku wschodniego, z naszego polskiego PRL-u kochanego, jak i z Niemiec, z Ameryki. Pokrótce, w naszym wydarzeniu mamy wiele atrakcji dla młodzieży, no bo wiadomo, że ją trzeba jak najbardziej edukować. Mamy fotobudki, dmuchańce, masę konkursów, bardzo siłowych, rodem ze strongmanów. To też jest fajne nawiązanie do tamtych czasów. No i co? Pokażemy pokrótce, co się tutaj dzieje. Cześć, jak masz na imię i czym do nas przyjechałeś? Cześć, jestem Michał, przyjechałem dużym Fiatem, Fiat 125P z 1987 roku. Jak się stałeś jego posiadaczem? Szukałem ogólnie Fiata przez 2 lata, po czym kolega zadzwonił do mnie, mówi: słuchaj, kiedyś pamiętam, no, sąsiad miał dużego Fiata, ale przepadł, masz numer, zadzwoń, może gdzieś jest. Zadzwoniłem, okazało się, że przez 15 lat stał w stodole, zamknięty, zarzucany ciukami słomy, belkami drewnianymi, kompletnie zapomniany. Po chwili rozmowy udało się go, no, odkupić i po 2 godzinach stał u mnie na podwórku. Jak trwał proces renowacji tego pojazdu? Mój tata ma zakład blakarsko-lakierniczy, warsztat samochodowy, no więc stwierdziliśmy, że sami wszystko zrobimy od podstaw. We własnym zakresie po prostu. We własnym zakresie, dosłownie drobne rzeczy typu zrobienie silnika, jakieś szlify na... Szlify cylindrów. Tak, tak, to takie rzeczy. Hamulce, podstawa taka po prostu w dużym Fiacie. To było akurat robione przez firmy zewnętrzne, a resztę wszystko od podstaw robiliśmy sami. We własnym zakresie. Rozebrane do zera, oprócz tak naprawdę tapicerek, zostało zrobione wszystko na nowo. Super, a skąd do nas jeszcze przyjechałeś, powiedz? Ogólnie przyjechałem z Dąbrowy Białostockiej. O, to jest to są okolice Augustowa, Białegostoku. Ile miałeś do nas kilometrów? Ojejku, to będzie coś koło 350-400 kilometrów. Wow, mega. I jak ci się podoba na zlocie? Bo coś mi się wydaje, że nie widzę cię pierwszy raz na nim. Ogólnie jesteśmy tu na zlocie 4. lub 5. raz. Jest super. 5. edycja była z nagrodami za najładniejszego Fiata z lotu. Pamiętam, coś takiego, coś takiego było. No i staramy się pojawiać. Niestety COVID przeszkodził trochę. No niestety troszeczkę namieszał. Jak tylko się skończył, jesteśmy z powrotem. Super, bardzo nam miło, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I baw się dobrze. Wzajemnie. Dzięki wielkie. Cześć! Skąd do nas przyjechałeś? Z Mogielnicy. O matko, to kawałek drogi. 50 km. Co to jest za pojazd? Jak się stałeś jego posiadaczem? Cadillac DeVille. Kupiłem go w styczniu w tym roku. 74 rok produkcji, 7,7 litra pojemność silnika. Pierwszy raz jesteś u nas na zlocie, czy...? Nie, u was jestem któryś raz kolejny. Któryś byłem raz. Barkasem kilka razy, Mercedesem, Cadillaciem jestem pierwszy raz. Cadillaciem pierwszy raz. Barkas niebieski, o ile Barkas dobrze pamiętam. Tak. To jest w ogóle moje marzenie. Barkas to jest dla mnie kunszt motoryzacji po prostu, jest piękny. I ogólnie jak ci się podoba na naszym zlocie? Bardzo fajnie. Dlaczego co roku jestem? W zeszłym roku tylko nie byłem, bo byłem na rajdzie Kufuta. Jak wracaliśmy, bo to już was nie było. Akurat się... Tak. Połączyły, że tak powiem, terminy. Teraz na szczęście już było inaczej. Teraz się udało. Więc myślę, że widzimy się w przyszłym roku, na kolejnej edycji. Na pewno. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Cześć, jak masz na imię? Cześć, Ola. Czym do nas przyjechałaś? Przyjechałam tą piękną korwetą C3, rocznik 82. Jak się stałaś jej posiadaczem? Och, marzenie dzieciństwa, które w końcu mogłam zrealizować. I po wielu miesiącach poszukiwań, jak już dojrzałam do tej decyzji, że tak, że jednak mogę sobie już pozwolić na spełnianie marzeń z głębokiego dzieciństwa, zaczęłam szukać i po dobrych pół roku szukania przynajmniej znalazłam. No i widać tego tutaj efekt. Jak czy coś trzeba było poprawić przy tym samochodzie zaraz po zakupie? Zawsze jest coś do poprawienia. Okazało się na przykład, że w nagrzewnicy zalęgły się myszy i miały gniazdo, co nie było widoczne, a okazało się po zaglądnięciu do samochodu. To takie drobne rzeczy. Komputer mi padł parę miesięcy po zakupie. Chyba nie było łatwo go znaleźć. Było łatwo, szukałam kolejnych parę miesięcy, już zdesperowana, mechanik znalazł mi zupełnie od innego auta komputer, stwierdził, będziemy przerabiać i w ostatniej chwili, jak już samochód stał u mechanika, okazało się, że w Kanadzie jest, można ściągnąć, więc... I udało się nabyć. Udało się nabyć. I dzięki temu teraz możesz dalej jeździć. Dzięki temu śmiga. Jesteś w stanie polecić swoją pasję jakby innym kobietom, że uważasz, że... Tak, warto? Jak najbardziej, oczywiście. Bo ja też tak uważam. Drogie panie, w ogóle nie przejmujcie się tym, że się nie znacie na samochodach, ja się też nie znam. Ale frajda z jazdy jest ogromna. Ale też to, jak ludzie machają na ulicy, ten cały odbiór tak. Buduje człowieka. Tak, tak, są uśmiechy. No jeżeli ktoś nie lubi zwracać na siebie uwagi, to nie polecam, bo niestety siłą rzeczy, jadąc takim autem, zwraca się na siebie uwagę. Zwraca się, dokładnie, ale... Myślę, że ten typ zwracania na siebie uwagi rekompensuje to wszystko z tym związane. Powiedz mi, a skąd do nas przyjechałaś, Olu? Z Warszawy. Z Warszawy, oto rzut beretem. Który raz jesteś u nas na zlocie? Drugi raz. Już drugi raz. I tak, jak wrażenie? W zeszłym roku fantastycznie było, w tym roku też jest fantastycznie. Bardzo miło mi to Macie słyszeć. Świetnego DJ-a też. Gra akurat z winylowych płyt, mają bardzo fajny swój projekt. Też muzyczny, można go w internecie posłuchać. Grają muzykę prosto z oryginalnych płyt winylowych, house'ową, około house'ową, więc też ciekawie, ale to jest temat na inną sprawę. No to mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Super, dziękuję bardzo. Widzicie, drodzy Państwo, to jest właśnie piękno naszej motoryzacji. Cześć. Witam, witam. Jak masz na imię i skąd do nas przyjechałeś? Krzysztof Włodecki, prezes SPB Wręczy. Co to jest za pojazd? Pojazd Dodge WC62, rok produkcji 43. W naszej straży od 62 roku. No to piękna historia pojazdu. Czy trwały jakieś prace remontowe pojazdu? No trudno, żeby nie trwały w takim samochodzie, skoro ma 80 lat, to trzeba troszeczkę serca trzeba włożyć w to. Ale niestety. Ale jak widać, było warto, efekt Warto. Zwraca, przyciąga uwagę na pewno ludzi trochę bardziej niż te duże Fiaty czy maluchy, które już... Bo jest pojazdem nietypowym, nie oszukujmy się, i jest tego bardzo mało w Polsce sztuk zachowanych. No z tego, co się orientujemy, to nam zawsze na pewno nie ma drugiego. Chyba nie ma takiego drugiego. Nie ma na 100% drugiego. Też tak mi się wydaje. Sporo jest replik w tej chwili, zaczynają tam ściągać z Francji, z Wielkiej Brytanii, ale to nie jest to samo, co oryginał, na którym jeszcze jest wojskowa farba w niektórych miejscach widoczna. No dobrze, to dziękujemy bardzo za to, że przyjechaliście do nas. Staramy się pokazywać, no nie chcemy tego schować w garażu, żeby nie było widać, staramy się pokazywać ludziom, że jeszcze to funkcjonuje. Że funkcjonuje i też możemy naszym młodszym uczestnikom pokazać, że kawałek kiedyś historii, były takie pojazdy, tak, dokładnie, kawałek historii. Były samochody, które ratowały ludzkie mienie, życie. I w taki sposób dalej. Też ludzie radzili. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Cześć! Cześć! Jak masz na imię? Darek!
Czym do nas przyjechałeś? Przyjechałem Fiatem 124 z roku 1969. Czyli jest to prekursor Łady i Fiata 125P. Jest Fiata 125P. Jak się stałeś posiadaczem tego pojazdu? Posiadaczem się stałem przez przypadek. Znałem ten samochód do 96 roku, ponieważ pracowałem z koleżanką, której ojciec miał tego Fiata właśnie. Całe lata brałem, pytałem się, jak tam dziadka samochód. Takie po prostu luźne rozmowy były. Tak się dowiedziałem po wielu latach, że został sprzedany pół roku wcześniej. Wziąłem... Namiary na niego? Wziąłem, zacząłem szukać w ogłoszeniach, bo szukałem Fiata 125P i wpisałem Fiata 124, który prawie jest mało co... Jest bliźniaczą konstrukcją. Bliźniaczym, ale w ogóle tego mało jest w sprzedaży. I patrzę, jest jedno ogłoszenie, jak zobaczyłem zdjęcie, patrzę, że to jest właśnie znajomy mi Fiat. Trzy dni parowania głowy, szybka decyzja, kwota podniesiona trochę więcej niż to, co zakładałem, żeby kupić sobie jakiś samochód, no i postanowiłem go odkupić od handlarza. No to jest piękna historia, handlarz zawsze swoją marżę narzuci. Mam wszystkie dokumenty od zakupu, całą historię tego samochodu znam. I główny właściciel miał 49 lat go, a wcześniej miał jego sąsiad 2 lata, który kupił nowy, sprowadził z Niemiec nówkę sztukę. O proszę bardzo, to bardzo ciekawa i wszystkie dokumenty historia. Do tej chwili mam zachowane, otrzymałem od tego dziadka, który miał ostatnio go w swoich rękach. To piękna historia. Całe życie jeszcze on stał w Warszawie, na ulicy Wilcza Poznańska, pod chmurką, nakrywany, nigdy nie znał garażu. Ale jak widać nie zaszkodziło mu to, bo jest w pięknym stanie. Dziadek zawsze prawie nie jeździł nim, tylko rozkręcał, smarował, zabezpieczał na zimę dwie plandeki, smary, oleje i tyle. Do następnego roku. Który raz jesteś u nas na zlocie? Jestem już trzeci raz, co roku tutaj przyjeżdżam, jest bardzo fajna impreza. Dużo znajomych twarzy i fajnych ludzi tutaj spotykam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też się będziemy widzieli. Oczywiście. I bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja też. Dziękuję bardzo i miłej imprezy. Dziękuję bardzo. Cześć! Jak masz na imię i skąd do nas przyjechałeś? Mateusz, przyjechałem z Łowicza razem z grupą Łowickie Folklasyki. O proszę bardzo, który raz jesteście u nas na zlocie? Ja osobiście jestem drugi raz, ale wiem, że chłopaki wcześniej już przyjeżdżali, także też są już lata. Są już lata. Co zanim jeszcze założyliśmy grupę. No bo grupa chyba wydaje mi się, że jest od niedawna. Grupa jest świeża, grupa dopiero rok funkcjonuje, 1 lipca będzie okrągły rok. O proszę bardzo, czyli... Najprawdopodobniej będziemy drugi raz się widzieć u Was na zlocie. Zdecydowanie, 27 sierpnia mamy nasze drugie spotkanie. Mam nadzieję, że razem z resztą osób zawitacie do nas. Myślę, że na pewno będziemy u Was, a mógłbyś pokrótce powiedzieć, co to jest za auto? Auto klasyczna Łada 2107, rocznik 86, na silniku 1.3, ten silnik cichszy na pasku. Czterobiegowa skrzynia w serii oczywiście. Mam taką samą w trakcie remontu takiego wiecznego. Czyli mam nadzieję, że będziemy razem jeździć. Myślę, że tak. W końcu się zbiorę i skończę ten remont, bo jak widzę takie perełki, to napawam się energią do pójścia do tego garażu. Fajnie jest ratować Łady, bo jednak w Polsce dużo ich nie ma. Tak. Samochody są to fajne, ciekawe. Społeczność Łady jest mała w Polsce. Jak próbowałem coś znaleźć informacji, to tak nie za dużo ich jest. Dlatego tym bardziej trzeba się cieszyć, bo wykonanie jest fajne. No lepsze niż dużego Fiata, uważam. Dużo fajnych smaczków, dużo lepiej wykonane niż w dużym Fiacie. Tak, choć i tak te auta są... Bardziej kulturalny silnik. Kulturalny jest, ale są myślę, że i tak pasowane stopami, jak całe auta. A to jak najbardziej, to można zobaczyć nawet tutaj, jak to wygląda. Tak, ja miałem taki przypadek, że chciałem fotel zmienić u siebie i to nie jest tak, że on pasuje. Trzeba się nakombinować, żeby on pasował. Fotel z jednej Łady do drugiej Łady niekoniecznie będzie pasował. Tak samo jak reszta podzespołów. Wszystkie plastiki to też trzeba pasować tak naprawdę od nowa. Dokładnie, i trzeba uważać, bo pękają. Pękają w zasadzie, jak się na nie patrzy. Dokładnie. To myślę, że w przyszłym roku widzimy się tutaj. Zdecydowanie. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i widzimy się u Was. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Baby. Broken shoes.
saying I love you. Drodzy Państwo, wszystko to dobre szybko się kończy. 10. zlot jest już zakończony. Wyłoniliśmy auto z lotu, motocykl z lotu, nagrodę specjalną i najmłodszego uczestnika. Dziękujemy, że przyjechaliście do nas tak licznym gronem i widzimy się w przyszłym roku. In your eyes I see our truth shine. Oh, when we cross the bridge to our tomorrows. One thing now that I've always known, you will never walk alone. Cause you've always got angels with you. Just another way of saying I love you.